Okej. Paweł Wąsek, po zajęciu trzeciego miejsca na zawodach letniego Pucharu Kontynentalnego w Wiśle Malince. Paweł, podobno ciężko trenujecie, jednak dzisiaj wszyscy wyglądaliście bardzo świeżo i dynamicznie. Trener odpuścił wam w ostatnich dniach? Znaczy wiadomo, że jak zbliżają się zawody, to jednak trzeba trochę odpuścić tego ciężkiego treningu, żeby się zregenerować i na tych zawodach powalczyć i myślę, że tu fajnie to zafunkcjonowało. Wczoraj było miejsce 10, dzisiaj miejsce 3. Coś zmieniłeś w swoich skorach, czy po prostu musiałeś trochę oswoić się z tym obiektem? Znaczy nie, no po prostu taki jest okres, że te skoki nie są jeden za drugim dobre, gdzieś tam zdarzają mi się błędy i nie jest ta forma tak stabilna, ale tak naprawdę nie było dużej różnicy. Dzisiaj po prostu lepiej trafiłem, lepiej to jakoś zafunkcjonowało i z tego też się zrobił lepszy wynik. A powiedz mi w lecie, na czym najbardziej się skupiasz? Co chce trener Maciusiak poprawić w twoich skokach? Wszystkiego po trochę. No. Tak naprawdę no, chciałoby się wszystkie błędy wyeliminować, tak? Ale na początku skupiamy się teraz na progu, bo jednak od progu wszystko zależy. Jak już zacznie to wychodzić na progu, to wtedy wszystko przychodzi łatwo, więc najważniejsze, żeby odbicie było dobre. Dla ciebie jest różnica, czy startujesz przed własną publicznością, czy za granicą? To ci pomaga, czy może trochę rozprasza? Tyle osób, które chce zrobić sobie z tobą zdjęcie, porozmawiać, gdzieś tam przybić piątkę? Nie, no to jest bardzo miłe. Bardzo lubię startować w Polsce, bo mamy tu najlepszą atmosferę zawsze na zawodach i fajnie jest poskakać, gdy kibice się cieszą z tego, co ty robisz. I cele na najbliższe tygodnie? Nie wiem, trenować dalej, skakać, jeździć tam, gdzie każą i skakać jak najlepiej. A będziesz miał jeszcze przerwy na jakiś wypoczynek, na jakieś krótkie wakacje? No coś tam planują, początkiem września ma być jakiś urlop, ale tak naprawdę na razie nie potrzebuję. Powodzenia w kolejnych zawodach i gratulacje. Dziękuję.